Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której odbędzie się analiza ostatniej aktualizacji dotyczącej ekonomii CSGO. Postaram się pokrótce to wyjaśnić i jak znacząco to wpłynie. No zdecydowanie, ponieważ nie będzie takich, powiedzmy, przesadzonych boostów spowodowanych przegranymi rundami, tak jakby, no bo zobaczmy tutaj sytuację sprzed update'u. Mamy treść tego update'u, ale co najważniejsze, zobaczmy, jak to wyglądało przed nim. A mianowicie, no tutaj takie małe wyjaśnienie, przegraliśmy rundę, załóżmy, jesteśmy przy stanie 0-0, tak? Wygraliśmy drugą rundę, więc mamy 0, przegraliśmy trzecią rundę, dostajemy okienko związane z lost bonusem. Maksymalny lost bonus, no to są 5 kółeczek, no i on właśnie tutaj będzie przy rezultacie 6-1. Zdobywamy no maksymalną pulę przegraną, tak? To jest 3400. No i w tym momencie zwróćmy uwagę, tutaj kolejna runda, 3400, przegrywamy kolejne rundy, dostajemy tyle samo pieniędzy. Oczywiście nie uwzględniam tutaj żadnych bomb plantów, ani akurat po stronie Tero, tak? Więc tylko stricte ekonomia, którą uzyskujemy pieniądze z wygranych, przegranych rund. Tak więc przegrywamy kolejne rundy i mamy sytuację 8-2. I te staki spowodowane przegranymi rundami, tutaj jak widać, nam się już dodały. Oprócz tych 5 rund, dostajemy jeszcze kolejną, 6, kolejną, 7. Tak jakby te staki nie zerują się przy piątce. Jak już mamy piątkę, to załóżmy, ona zostaje do końca. I na tym polega właśnie ten update. Mamy kolejne staki, które powodują, że pomimo tego, że wygramy tą rundę, dalej mamy, jak widzicie, 6 staków. Wygramy kolejną rundę, dalej mamy 5 staków, czyli pomimo przegranej w 12 rundzie i tak dostajemy maksymalny bonus z przegranej, czyli dostajemy znowu 3400. Jest to więcej nawet niż zwycięska runda, jak możecie zauważyć. Więc to jest dosyć kuriozalne, śmieszne. Ale no, jak widać, tak to wyglądało, więc w momencie przegranej rundy 12 dostajemy więcej pieniędzy niż za jej zwycięstwo, tak? I tak samo w przypadku tutaj 8, w tym przypadku 8-2 i w tym przypadku 8-3 za wygraną, no chyba, że uda nam się celów mapy wygrać, no to dostaniemy więcej, ale tak dostajemy dosyć podobną liczbę dolarów na następną rundę. Zobaczmy, jak sytuacja się zmienia po update'cie, bo po update'cie te staki się, powiedzmy, że równoważą w momencie, kiedy uzyskuje się tą piątkę. Tak naprawdę już nie możemy, tak nalewamy szklankę, już więcej nie możemy nalać i mamy te 5, załóżmy, łyków, więcej nie ma. Czyli mamy tutaj sytuację od tego momentu tak naprawdę już inną, powiedzmy. Czyli nie odtąd, a odtąd. Mamy maksymalny luz bonus, 5 kuleczek, no i już w następnej rundzie nie zdobędziemy kolejnej 6 kuleczki, tylko mamy cały czas te 5 kuleczek, czyli mam 5 kuleczek, przegrywamy, ale dostajemy cały czas te 3400, maksymalny luz bonus. Dostajemy znowu luz bonus 3400, no i w momencie, kiedy wygramy tą rundę, dostajemy oczywiście tą mniejszą, powiedzmy 3200-3500 pieniędzy na kolejną rundę. I tutaj możemy zaobserwować, że tam kulka już tutaj nam ubywa, czyli kolejna, tak naprawdę, jeżeli byśmy tu wygrali, to już byśmy nie dostali 3400, tylko dostalibyśmy 2900. W momencie, kiedy wygramy kolejną rundę, ta kulka znowu z, tak powiedzmy, że kulka przegranych znika, czyli już dwie kulki znikły, mamy tylko tak jakby trzyrundowy bonus, który wynosi 2400, to nie jest jak w tym wypadku 3400, tylko jest to 2400. To jest według mnie zdecydowanie na plus update, decydujące o tym, że w pierwszym wariancie, czyli tutaj, mielibyśmy po 8 rundach przegranych pod rząd cały czas full po stronie tak naprawdę przegranych. Cały czas ten full był występował, bo no, mamy 3400, tak? Powiedzmy, nawet jedno eko, w cudzysłowie eko, bo równie dobrze można zagrać z kewlarem i pistoletem, powoduje, że i tak w kolejnej rundzie zagramy z bardzo dobrym ekwipunkiem, więc można zaryzykować zagrać z jakimś kewlarem, pistoletem, a i tak w kolejnej rundzie będziesz miał fulla, bo dostajesz aż 3400 bonusów. W tym momencie
No tutaj możemy oczywiście też zaryzykować, ale w momencie wygranych już ta przewaga nie jest tak, powiedzmy, w tej pozycji przegranej, już nie mamy takiego bonusu. Mamy tylko 3 kulki, czyli dostajemy tylko 2400, czyli po kolejnych dwóch rundach wygranych znowu musimy grać, powiedzmy, mamy sytuację trzykulkową, czyli dostajemy tylko 2400 i w kolejnej przegranej rundzie znowu dostaniemy kolejne, będziemy już na etapie 2900, czyli będziemy tak naprawdę na tym samym etapie, może tak, 4 kulek, które spowoduje, że dostaniemy większy bonus, no ale już nie jest to, tak jak w wypadku sprzed update'u, w przypadku 13 rundy byśmy mieli dalej 3400, czyli no maksymalny bonus z przegranej. Jak to potoczy się? No według mnie nie będzie, oczywiście ten update jest tak jakby kolejną częścią poprzedniej aktualizacji, który spowodował, że drużynie przegrywającej non-stop ułatwia się zadanie, żeby mogli comebackować. Tutaj, kiedy już ta sytuacja, powiedzmy, ten comeback się już odbywa, czyli już wygrywamy tą pierwszą rundę, drugą rundę, no to już jest zdecydowanie lżej, bo nie dostanie, bo nie będzie już takiej sytuacji, że będzie 8-0, albo załóżmy 8-1 i nagle drużyna wraca i jest 8-7, no bo tamta drużyna wygrana w początkowym etapie meczu, która wygrywała 8 rund z rzędu, czy tam 7, nie będzie mogła grać, bo załóżmy w tej sytuacji mają bardzo duży, ekonomicznie siadają, czyli mają załóżmy po 0 kasy przy tym zakupie. Tutaj przegrywają, postawmy się po przeciwnej stronie barykady i załóżmy dostają 1400, kolejna, no to zagrają forsa, zagrają kolejną 1900, no dobra, to już mówiłem w sumie to w poprzednim update'cie, przegrają w kolejnej, no to dopiero tutaj będziemy mieli full, czyli oddajemy 3 rundy, czyli tak naprawdę tutaj po tej wygranej mamy sytuację dodać 3 rundy, no 2, no to już mamy 8-4, 8-5. Gdzie mieliśmy sytuację 8-1, 8-4 i mamy full, który jeżeli przegramy, to znowu mamy w plecy jedną rundę, czyli mamy, może to tak naprawdę przejść do, mamy kiepskiego fulla, bo nie mamy wystarczającej dużej ekonomii ze względu na forsa po przegranej rundzie. I mamy sytuację 8-6, czyli już mamy sytuację na 8-7 bądź 9-6 rezultat. No to jest dosyć ciężkie. No i po prostu trzeba tutaj zważać na tą ekonomię, zważać na fundusze. Więc bardzo ważną rundą byłoby właśnie ta runda na 8-4 tak naprawdę wygrana bądź nie. To było wszystko, w sumie trochę i tak się rozgadałem, a nie powinienem. Miało być krótko, miało być raczej tak luźno, jak najmniej, żeby nie zamącić, ale pewnie i tak zamąciłem. Przepraszam, tak to wygląda. Więc dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu to nam tak jakby pobudziło, może nie pobudziło myślenie, ale w jakimś stopniu wpłynęło na opinię na temat tego update'a i jak trzeba się zagospodarować w rundzie, do jakich problemów może dojść w rundzie, załóżmy tutaj sytuacji 8-3 i właściwie 8-4 w tym wypadku powinno być i zagranie tej rundy powrotnej, powiedzmy powrotnej, bo drużyna, która wygrywała 8-1, no to ma 8-4 i teraz musi walczyć o zwycięstwo w połówce zdecydowane, a nie tylko minimalne jednorundowe. Tak więc dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!